Widzowie, moim zdaniem Vito i Chica zaginęli. Nie mam pojęcia, gdzie oni są, ale dzisiaj zaczynamy dochodzenie, aby ich odnaleźć. Jeśli mi kibicujecie, żeby to nam się udało, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, by być na bieżąco. A my, słuchajcie, zaczynamy. Nie mam pojęcia, gdzie oni są i wy też przecież nie wiecie. Ale może ktoś tutaj z wioski wie, albo ich widział, nawet przypadkowo, może jakoś do nich dotrzemy. A więc słuchajcie, nasze dochodzenie, teraz czas start. Spójrzcie, mam tutaj w ekwipunku brasz. Dzięki niemu zrobimy mnóstwo ogłoszeń właśnie w naszej wiosce. Będziemy musieli narysować ich podobizny, zrobić takie plakaty i wtedy może jak ktoś ich widział kiedyś, to do nas, słuchajcie, właśnie zadzwoni czy przyjdzie i będziemy mieli jakiś znak, wiecie, coś może nas nakierować na to, gdzie oni są. A więc dobra, mamy tego brasza, ale słuchajcie, jeszcze tutaj mam takie książki przygotowane, kilka książek, ale o tym za chwilkę wam wytłumaczę. Jeszcze pod ostatnim filmem pytałam was, co by tutaj można było zrobić w naszej wiosce, aby ich jakoś przekonać, żeby tu wrócili, bo ja nie wiem, czy oni odeszli sami z siebie, czy oni po prostu zostali porwani. Nie mam pojęcia. Więc tak, zapytałam was, ale wy głównie to po prostu pisaliście mi, że tęsknicie za Vito i tęsknicie za Chicą, ale tak naprawdę to więcej za Vito. Ja też wam powiem, bardzo mi jest smutno z tego powodu, że go tu nie ma, ale musimy działać, słuchajcie, może to jakoś przyspieszy, że on się tu w końcu pojawi. A więc zaczynamy. Zaczynamy od podobizny Vito. Weźmy sobie taki większy format. No i... Dobra, i teraz tak, Vito, no to tak, skóra taka, tylko że ona musi być jakaś taka jaśniejsza. Dobra, i teraz sobie tak, pogrubimy ten pędzel, żeby poszło szybciej. I tak, tutaj jest jakby twarz. Mam nadzieję, że wyjdą mi tak te rysunki, że wszyscy wiedzą, o co chodzi wtedy mi. Dobra, to będzie tak. I teraz tak, jego czapka. Ja normalnie nie pamiętam, czy ja tu dobrze, słuchajcie, rysuję. To jest jakby skóra jego taka, słuchajcie, a tutaj właśnie będzie ta jego czapeczka taka słynna. Biała czapka. No wydaje mi się, że jak już się ma tą czapkę, to już wiadomo, że to jest Vito. Teraz tak, czarne, bo trzeba zrobić V jak Vito. On ma niebieskie oczy. Pyk, pyk. Dobra. Tyle niech będzie. No i jakiś uśmiech, ale by się zrobiło taki... A mniej więcej taki uśmiech. Dobra, to jest Vito jakby co. Ale jeszcze spróbujemy, słuchajcie, mu zrobić takie ciuchy, bo to też może by jakoś pokazało, że to chodzi o Vito. No więc tak, on ma ciuchy niebieskie ogólnie. Tutaj jest jakaś bluzeczka. Dobra, tu ma t-shirt właśnie taki. No i taką kamizelkę on ma też ciemniejszą. No ja mam tutaj takie kolory, ale słuchajcie, musiałabym je tak trochę przyciemnić. Trochę się fioret zrobił, ale nieważne. Jakby co, to jest Vito. Napiszcie mi teraz, czy to jest podobne do Vito. I teraz tak, czarny zamienimy. To Vito. I trzeba napisać zaginiony. Nie mogę napisać poszukiwany, bo to jest coś takiego, jakby zrobił coś złego. Zaginiony. Mam nadzieję, że to nam coś, słuchajcie, da. Dobra, zaginiony, dan. Okej, patrzcie, mamy coś takiego. Mamy tu Vito, co nie? Spoko. Ej, tam jest policja, no przecież na policji coś takiego musi być. To jest must have, słuchajcie. Lecimy na policję. No i tak, tutaj się pojawią w takim razie dwa plakaty, słuchajcie. To teraz tak, to teraz musimy narysować Chicę. Dobra, i uwaga, teraz Chicę rysujemy. Chica to mi się wydaje, że będzie łatwa tak trochę do narysowania. Szczerze wam powiem, ale dobra, ta skóra też znowu... O, teraz to już żółta, ale dobra. O, Chica, duża głowa mi tu wyszła. Dobra, to jest jakby co tu twarz. Okej. No i tak, Chica ma ciemne oczy, więc bierzemy ten brąz. Jak to zrobić ten brąz? Bo się pomarańczowy robi. No nie wiem. Dobra, jako tako. Słuchajcie, mamy brązowe oczy. Ale właśnie, bo jeszcze i tak musimy zrobić ten brąz, ponieważ ona ma ciemne włosy, właśnie brązowe. Patrzcie, jaka mieszanka kolorów mi tu wychodzi.
Dobra. Dobra, mamy. Mamy. I teraz tak, włosy. Oh my god, jak to wygląda. Ta skóra brzydko mi tu wyszła, ale dobra. Mam nadzieję, że ktoś tutaj też ją rozpozna. Chociaż chyba Vito mi wyszedł lepiej. Dobra, tu są jej włosy. No i teraz tak, ona ma tutaj taką chyba białą bluzeczkę. Dobra. I też jeszcze ma coś na to. Oczywiście czarnego. I tu są ręce. Dobra, ale to jeszcze twarz bym, znaczy uśmiech jej dała tutaj. O, taki uśmiech. A tu będzie nos. O, dobra. To jest Chica jakby co. Więc trzeba to napisać. To. Chica. Okej. I tak samo słuchajcie. Ojejku, to jest czarny, to trzeba zrobić tak. Za. Gi. Nio. Oh my god. Na. Ale to dziwnie, co nie? Coś tu muszę wykombinować, bo to się nie da rozczytać. Dobra, to jest Chica jakby co zaginiona. Ale tu koniecznie musimy zrobić Vito. Bo to jest, słuchajcie, policja, więc Vito też musi być zrobiony. Dobra, więc to będzie tak. I będę robić te rysunki takie mniejsze, żeby po prostu szybko mi to poszło, a więcej, żebym mogła ich tutaj wszędzie narysować. Patrzcie, jak mi to już szybko idzie. Tu będzie czapeczka. Tu będzie taka fałka. Tu są oczy. Dobra, będzie też czerwony uśmiech. O, tu sobie zwiększymy ten pędzel, to jeszcze szybciej. Kto tu przyszedł? Coś słyszę, że ktoś tu łazi koło mnie. Dobra. Vito. Okej. Vito. Gdzie jesteś? Bardzo bym się chciała tego dowiedzieć. Wiem, że wy też. Gdzie jesteś? Okej. Pyk. Dobra. Zobaczcie. Oni są zaginieni. No dobra, to teraz, tak, myślę, że na restauracji i na szpitalu jeszcze i w sumie w szkole też by się przydało takie coś, ale uwaga, ja sądzę, że jeszcze tak, mamy chesty, to mogłabym gdzieś, słuchajcie, zostawić skrzynkę, o na przykład tutaj, a tu włożyłabym książkę, tylko w tej książce musiałabym coś napisać, to i... Chica. W sumie będę się zwracać do nich razem. To zostanie mi też więcej książek. Vito i Chica. Nie wiem, gdzie jesteście, ale mam nadzieję, że niedługo się znajdziecie. Dobra. Błagam. Wróć. Wróćcie do mnie. Widzą. Ojej. Widzą, ja też napiszę o was. Widzą, jest bardzo smutno. Okej, okay, dobra. Na razie będzie coś takiego. I się podpisze Bella. Dan. Okej. Okay. I tą książkę koniecznie musimy wrzucić tutaj. Dobra. Nawet gdyby to nie oni, słuchajcie, to odczytali, to odczyta ktoś inny i może coś też zacznie robić w tym kierunku, może coś mu przyjdzie do głowy, słuchajcie, przyjdzie do mnie i coś powie. No ale dobra. No to lecimy chyba w inne miejsce. U doktora zawsze też jest dużo ludzi, bo wiecie, jednak ludzie chorują, to może tutaj też byśmy zostawili taką skrzyneczkę i ludzie po prostu jak tu przychodzą, to mogą sobie tu zajrzeć i właśnie coś przeczytać. Vito i Chica, dajcie jakiś znak. Gdzie jesteście? Dobra, a podpiszę się, Bella, pyk, okej. Okay. Wlatuje książeczka tutaj. No i jeszcze właśnie na szpitalu trzeba zrobić, słuchajcie, te plakaty. A więc lecimy najpierw tak. O, żółtym. Ale zwiększamy pędzel, żeby było jeszcze szybciej. I teraz tak, tu mamy taką twarz. Z Chicą jest trudniej, powiem wam szczerze, bo ona ma te brązy, których tutaj nie mam, muszę kombinować. A więc jest mi po prostu... ciężej, więc zaczynam od tych kolorów, które są jakby od razu dostępne. Okej, okay, tu są ręce.
Dobra, no i teraz muszę zrobić właśnie te brązy. Ej, patrzcie, tu jest jakiś brąz się robi. O, super. Okej, więc tak, oko, oko. Właśnie, wiem co zrobię. Tu ona ma włosy, zobaczcie. Okej. Ej, a może byśmy dali jej taką właśnie różową grzywkę, co? To by może tak bardziej komuś coś podpowiedziało. A w sumie tutaj powinnam dać rzęsy, to może ktoś właśnie bardziej wpadnie na to, że to chica. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy jasne tło, więc tu napiszemy. To chica. Ojejku, czy ja zmieszczę to? Zaginęła. O, jacie. Tu się prawie nie da nic rozczytać. Najlepsze to jeszcze, powiem wam, byłyby tabliczki. No, to by było spoko. Ale dobra, jak z jednej strony jest chica, to musi też być Vito, więc to też tutaj musimy zrobić. I teraz tak, no za każdym razem inna twarz mi wychodzi, w sensie skóra. No nieźle, nieźle. Czapeczka. Tutaj też jeszcze kolejna część czapeczki. Fałka. Ale już to mi idzie szybko, co nie? I teraz też udamy nos. Okej. Buzia. No i teraz koszulka. Dobra. Niebieska koszuleczka. I tutaj takie też ciemne. Dobra. Teraz tak, może napiszemy Vito, a tutaj znaki zapytania, żeby już nie pisać tyle razy, że zaginiony. Okej, okay. Czyli chyba co? No może ktoś się domyśli, że nie wiadomo, gdzie po prostu on jest. Powiem wam tak, w restauracji też dużo osób je przecież, więc może właśnie tam zrobimy też taką skrzynkę. Vito i chica są... zaginieni. Jeśli ktoś wie, gdzie oni są, proszę o kontakt. Dobra. Bella. Okej. Okay. Mamy książkę, ale potrzebujemy, słuchajcie, chociaż tu jest książka, chest jakiś tu jest. Dobra. Zniszczymy go. Zniszczymy go, bo jest tak bardziej w głębi restauracji. To tak nie może być. On musi być od razu zauważony, bo już nam się chesty skończyły, słuchajcie, niestety. Więc dobra, tutaj może tak o, na wejściu. I wrzucamy... Co ja robię? I wrzucamy tę książkę. Dobra, mam jeszcze, słuchajcie, dwie książki jakby co. Tutaj jest spoko. Może pójdziemy gdzieś do szkoły? Zobaczmy, może tutaj też będzie jakaś, jakiś chest, to byśmy z niego skorzystali. A teraz tak, tutaj jest bardzo dużo przecież właśnie ludzi, więc przydałoby się tutaj też jeszcze coś takiego ogłosić. I teraz tak, kto tam ciągle otwiera drzwi? No zaraz, normalnie nie wytrzymam. Co oni tam robią, słyszycie to? Jak ja tam zaraz pójdę... Ojejku, jakieś krzywe oczy mi, słuchajcie, wyszły, ale dobra. No ludzie, zlitujcie się z tymi drzwiami. Kto to tak robi? O, przestał. Dobra, V. I teraz tak, bluzka. Dobra. Okej. Okay. I tu by się chest przydał właśnie pod tym, wiecie? O, jest chest. Jest pusty. Dobra, dobra, bierzemy go. Zapisujemy, bo go nikt nie używa przecież. Pyk, pyk, pyk. Dobra, gdzie są te rysunki moje? Epickie. Pyk. Nie! Właśnie, bo jest dywan. I jeszcze zakrył mój ten poster. Zabieramy. Kto tutaj coś ciągle otwiera? Gościu! Zniszczymy dywan. To Vito i... Nie Cito. To Vito i chica. Ktoś chyba ich porwał. Muszę... wiedzieć, gdzie oni są. Pomóżcie. Bella. Nie no, muszę iść i kogoś tam wyjaśnić. Co ty, gościu, robisz? Właś tam albo wyłaś. No idź. No. No normalnie zaraz ja nie wiem. No patrzcie, stoi sobie.
i po prostu otwiera i zamyka drzwi. No, to nie są, oni mają tutaj tą zabawę. Dobra, jak jest Vito i jest jeszcze książka tam zrobiona, że sobie jest taki Vito, ale wspomniane też o Chice, no to muszę też Chica zrobić. Więc to będzie tak, tutaj będzie taki nos, tu będzie tak i kolejny poszedł teraz. No, ci ludzie są jacyś po prostu nawiedzeni, ja tego nie rozumiem. Czy u was w szkole też się dzieją takie rzeczy, że ktoś ciągle stoi i sobie drzwi otwiera? Ale oczy ma ta Chica. Niezłe, nie? Teraz tak, ona za każdym razem ma inny odcień włosów. To ja nie wiem, czy mi się to tak uda, słuchajcie, żeby ich odnaleźć, ale dobra. Mamy tu jeszcze drzwi. O. Sorry, Chica. Ale to jest jakby co Vito i Chica. Przestańcie z tymi drzwiami. Wychodzę z tej szkoły, bo ona jest jakaś naprawdę nawiedzona. Dobra, sama teraz potrzaskam tymi drzwiami. No jeszcze wlazłam w te pajęczyny. No dobra, słuchajcie, dosyć dużo już tutaj zrobiłam, ale jeszcze nam zostały dwie książki. Gdzie są jeszcze jakieś chesty? Bo za mało mam drewna niestety chyba, żeby zrobić chesta, bo nie mam też przy sobie craftingu. Tam jest chest. Auć. Okej, biegnę. Pusty, pusty chest. Zabieramy go. Zabieramy. Gdzie by można było jeszcze go postawić? W jakimś innym końcu wioski, słuchajcie. Tu nie, bo tu była ta restauracja. To spoko. Tu jest ta policja. Dobra, a może, słuchajcie, po prostu postawimy ją tutaj. I wydaje mi się, że to już wystarczy, wiecie? Ej, czy ja schowałam tą książkę tutaj? No właśnie, zorientowałam się, że nie. Więc dobra, dobrze, że tu wróciłam, ale już idę, bo oni znowu szaleją z tymi drzwiami. Vito i Chica. Czy za tym stoi Wednesday? Bella. O, ale ly. Dobra, okej. No i teraz tak. Pyk. Dobra. I ostatni, słuchajcie, ale już tutaj tylko narysuję Vito. Dobra, to będzie jego głowa. Ej, poczekajcie, bo mi się coś przypomniało. Przecież ta Wednesday, no miała mi dać znać, gdzie jest Chica. A skoro ona wie, gdzie jest Chica, to być może też wie, gdzie jest Vito. Ja teraz nie widzę nagle tej Wednesday. Gdzie ona się pojawiła? Coś mi się wydaje, że ona mnie ściemniła. Widzowie, wpadłam na genialny pomysł, bo jak widzicie, to oczywiście ogłoszenia nasze pozostaną w tej wiosce, ale a gdybyśmy zrobili w kolejnym odcinku przesłuchanie Wednesday, co wy o tym myślicie? Ja wykonałam wszystkie swoje zadania, dałam jej wiele składników, wypiłam potkę, stałam się wilkołakiem i zamieniam się w niego w nocy, zrobiłam wszystko, uwierzyłam jej, a ona mi nadal nie powiedziała, gdzie ona jest. Chyba musimy zrobić przesłuchanie pod wykrywaczem kłamstw. Co wy o tym myślicie? Ja myślę, że to jest genialny pomysł. A więc, jeśli chcecie coś takiego w kolejnym odcineczku, to dawajcie znać w komentarzach. A ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek i też wpadajcie na kanał Vito i na Vito Shop. A ja się z wami żegnam. Pa, pa!